Dobry wieczór Państwu. Myślę, że możemy już oficjalnie zacząć. Nazywam się Roman Solecki, jestem dyrektorem Krakowskiego Instytutu Logoterapii, psychoterapeutą, logoterapeutą. I mam dzisiaj zaszczyt powitać znamienitego gościa, czyli Tomasza Gubałę, który też jest logoterapeutą, jest profilaktykiem, jest prezesem Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, ale też jest jednym z fundatorów Krakowskiego Instytutu Logoterapii, czyli jednym właśnie z 5 osób, które kiedyś wybrały się na taką podróż do Wiednia na spotkanie z rodziną Wiktora Frankla i zaowocowało to właśnie powstaniem Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Patrzę w archiwum na naszej stronie Krakowski Instytut Logoterapii, dlatego że pierwsze spotkanie Logo Cafe, jeżeli ktoś zgadnie, to może książkę będziemy mieć w prezencie dla tej osoby. Czy ktoś strzeli, kiedy mogło być pierwsze spotkanie Logo Cafe? Rok i miesiąc. To luty 92. Wiem, że Tomek może wygląda, ale... No nie, niestety. 2020. Też nie, ale blisko. Nie. Też nie. To może jeszcze ostatnia próba. Tak, a miesiąc? 21, ale nie wiem, zgaduję. No, to jest dobrze. A miesiąc? Na pewno listopad. Dobrze, grudzień. Dokładnie 15 grudnia 2021 roku, nie? Więc nie tak dawno, bo 2,5 roku temu, pierwsze nasze Logo Cafe w klubie pod Jaszczurami. I niech Państwo zgadną, kto był wtedy pierwszym gościem Logo Cafe. Siedzący tutaj, tak, pan Tomasz Gubała. Tak więc Tomku, bardzo, bardzo serdecznie Cię witam i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po tak długim czasie i wrócić do bardzo ważnego tematu. Tematu, który myślę towarzyszy każdemu z nas, zwłaszcza w takich czasach, w których żyjemy, gdzie faktycznie to zagrożenie zdrowia psychicznego, zagrożenie też kryzysem egzystencjalnym, jakaś taka pustka duchowa, która się coraz częściej pojawia w życiu wielu ludzi, jest nam bliska, dlatego że być może sami się z tym zmagamy, być może wokół siebie mamy takie osoby. Być może zauważamy coraz bardziej, że takie poczucie bezsensu życia dotyka też coraz młodszych. I stąd temat, który został też zaproponowany, czyli logoprofilaktyka, jak przeciwdziałać pustce egzystencjalnej. Myślę, że jest niezwykle ważny, bo często skupiamy się na terapii, mówimy dużo o logoterapii, natomiast ty robisz jakby krok troszkę wstecz i zastanawiasz się nad tym, co zrobić, żeby w ogóle nie korzystać z terapii, żeby faktycznie pozbawić terapeutów zawodu i pracy, ale mówiąc poważnie, żebyśmy faktycznie nie musieli popadać w kryzysy. Ja tylko chcę powiedzieć, że Tomka znam lat bardzo dużo, bo kiedy byłem na pierwszym roku studiów pedagogiki, poznałem go i od Tomka uczyłem się tak naprawdę tego, jak być profilaktykiem i jak patrzeć na człowieka całościowo, więc no, Tomek jest też takim dla mnie mistrzem, który mnie wdrażał właśnie w tajniki profilaktyki, więc tym bardziej dziękuję Ci, że jesteś z nami. I Tomku, jakbyś się mógł podzielić, skąd pomysł na taki temat i skąd w ogóle pomysł na logo profilaktykę? Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Romku, za takie gorące przyjęcie. Szanowni Państwo, wy wiecie, dlaczego ja byłem pierwszym gościem na tym niepewnym Logo Cafe. Bo normalnie eksperymenty się robi na szczurach, a ja tym byłem zwierzęciem eksperymentalnym, bo nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle pójdzie, więc to... Ale mówiąc serio, temat jest niezwykle ważny, bo gdyby udało się prowadzić profilaktykę perfekcyjnie, no to jest właśnie pytanie, czy terapeuci mieliby zajęcie, czy nie mieliby zajęcia? Gdybyście mnie o to zapytali, nie wiem, 10-15 lat temu, to twierdziłbym uparcie, że skuteczna profilaktyka powinna zapobiegać. W tej chwili już nie jestem taki pewien. Coraz częściej mam wrażenie, że tak jak Wiktor Frankl powiedział, że logoterapia jest przewrotem kopernikańskim. Zmienia spojrzenie na to pytanie o nieszczęście, o depresję, zupełnie inaczej to widzi.
Tak, ja myślę, że logoprofilaktyka też zupełnie inaczej widzi. Nie jest to zapobieganie kryzysom, tylko wzmocnienie człowieka, aby przeżył kryzys, nie ponosząc zbyt wielu strat, aby potrafił zmierzyć się z kryzysem, który nastąpi na pewno. Bo życie człowieka jest nierozerwalnie związane z kryzysami. I naiwnością byłoby sądzić, że można jakimkolwiek działaniem zapobiec kryzysom w życiu młodego, starego człowieka. Ja pamiętam kiedyś właśnie taką debatę, którą chyba mieliśmy w jednym z liceów w Krakowie i mówiliśmy o tym, jak wychowywać też do porażek, nie? Nie tylko do sukcesów, ale właśnie też do przeżywania tych kryzysów i porażek. Jakbyś nam też powiedział, Tomku, właśnie no to skąd ten pomysł, nie? Żeby myśl Frankla, która jest stricte logoterapeutyczna, przerzucić na koncepcję logoprofilaktyki i jakbyś nam też mógł troszkę o tej koncepcji opowiedzieć. Na początku było słowo, tak? Mówiąc, dlaczego tak. Ja pracowałem jako profilaktyk już bardzo, bardzo dawno. Wynikało to z moich osobistych doświadczeń i wynikało to z troski najpierw o własne osobiste dzieci, ale następnie zrozumiałem, że nie da się wspomóc, ochronić dzieci, nie chroniąc środowiska. Czyli to zaczynało się mocno rozwijać. Moim pierwszym mistrzem profilaktyki był profesor Krzysztof Wojcieszek. On był twórcą takiego nurtu profilaktyki problemowej. Bo wiecie Państwo, dawno, dawno temu, jak chodziły na Ziemi dinozaury, to były tak zwane pogadanki. Chodzili po szkołach często trzeźwi alkoholicy albo narkomani, którzy przestali brać i opowiadali uczniom swoją historię życia, przestrzegali. Miało to różny skutek. Miało to różny skutek, często odwrotny od zamierzonego, ale od tego wychodziliśmy kiedyś w profilaktyce. Potem był profesor Wojcieszek, wielki mistrz, wielki profilaktyk, który pokazał mi swojego wielkiego mistrza. Do tego też dojdziemy. Następnie, szukając skuteczności w profilaktyce, zachłysnąłem się księdzem doktorem Markiem Dziewieckim, który opracował teorię profilaktyki integralnej. Chodzi o to, że celem profilaktyki jest doprowadzenie do zintegrowania osobowości ucznia. Człowiek, który jest zintegrowany, który wie, kim jest, ma odpowiedź na pytanie, po co żyje, ma świadomie, kształtuje w sobie pewne cechy, które są cechami wojownika, czyli jest roztropny, jest sprawiedliwy, jest umiarkowany, no i właśnie wojownik jest mężny. Taki człowiek lepiej radzi sobie z uzależnieniami, z kryzysami. Następnie był dr Grzelak z jego teorią profilaktyki zintegrowanej. Podobnie brzmi, ale są pewne niuanse. Integralna, zintegrowana. Tutaj chodziło o to, aby traktować ucznia, czy jakby to powiedzieć... Tak. Traktować go w całości wraz z jego środowiskiem, czyli pracowaliśmy też z rodzicami, z nauczycielami, z wychowawcami i ta integralność dotyczyła ucznia i jego środowiska. Ciągle było mało. Te teorie, które były podłożem pracy profilaktycznej, na tym podłożu budowaliśmy ćwiczenia, budowaliśmy programy, które pozwalały pracować, szkoliliśmy ludzi, ta skuteczność nie była taka, jaką chcielibyśmy. I szukając skuteczności, też dzięki Tobie w pewnym momencie trafiłem na Frankla. I po przeczytaniu książki Człowiek w poszukiwaniu sensu zrozumiałem, że jego myśl może być bardzo przydatna w budowaniu profilaktyki, gdzie
wiecie, w profilaktyce grzelaka jest taka teoria czynników ryzyka i czynników chroniących. Ona też nie jest pełna, ale chodzi o to, że na każdego z nas mają wpływ w życiu dwie grupy czynników. Jedne to są czynniki, które nas chronią, które nas uodparniają na różne... Takim czynnikiem chroniącym, który jest wymieniany jako pierwszy, a może masz tą książkę jeszcze do podarowania? Już nie. Już nie. Bo... dla mnie. Bo zrobilibyśmy takie pytanie, jak sądzicie Państwo, co według tej teorii najlepiej chroni młodych ludzi przed kryzysami? Co jest tym czynnikiem chroniącym najmocniej? To co, ufundujemy książkę, czy? Myślę, że tak. Wymusiłem na nim. Dobra, to kto... Jest kto, dużo. Kto z Państwa co chroni młodych ludzi? Co Was ochroniło, że jesteście tutaj tacy piękni i wspaniali, tak? Tożsamość? Można mówić. Rodzina. Kto powiedział rodzina? Tak. Najsilniejszym czynnikiem, który chroni przed całym spektrum różnych zagrożeń, jest silna więź w rodzinie. I tutaj można by to było też rozkładać na czynniki pierwsze, bo to też profesor Wojcieszek pisał w takiej książce pod tytułem Na początku była rozpacz. Że te oddziaływania w rodzinie nie zawsze są w 100% chroniące, ale w konsekwencji jest to najsilniejszy czynnik, który chroni. No a co w sytuacji, kiedy właśnie nie ma, nie? Tych relacji opartych na miłości, tylko są na przykład oparte na lęku, na oczekiwaniach, że musisz zasłużyć, nie są bezwarunkowe, jak często też spotykamy na przykład w przypadku pacjentów młodzieżowych. Tak, no to jest tak, że te relacje Krzysztof Wojcieszek podzielił jakby na dwa nurty. Samo to, że rodzina jest, już jest chroniące. I to jest chroniące, można powiedzieć, cały czas. To, że dziecko wie, że ma ojca, że ma matkę, to jest bardzo chroniące. Natomiast w jaki sposób budowane są relacje, czasami chroni, a czasami może być czymś w rodzaju szczepionki. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że młodzi ludzie, którzy wychowują się w rodzinie, gdzie jest kryzys, gdzie te relacje nie zawsze są chroniące, często lepiej sobie radzą w życiu niż osoby, które miały bardzo dobrą taką atmosferę, która nie mobilizowała do wysiłku i przyjmują bardzo charakterystyczne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Są wymieniane pięć grup takich zachowań. Obrazowo można powiedzieć, że pewna grupa dzieci zachowuje się tak jak bohater rodzinny. To jest taki model dziecka bohatera. Jest dziecko, które nazywane jest kozłem ofiarnym. Może to nie jest idealne, ale to jest takie dziecko, zwykle drugie w kolejności, które ściąga na siebie, jakby to powiedzieć, winę. Przyjmijmy przykład. Rodzina, gdzie ojciec pije alkohol, tak? Czyli że jest uzależniony i jak jest trzeźwy, to te relacje są w porządku, natomiast kiedy jest pijany, jest szaleństwo. To wtedy takie dziecko, które przyjmuje tą rolę, robi wszystko, żeby na siebie ściągnąć tą uwagę otoczenia. Mówi, to ja jestem najgorszy, to przeze mnie ojciec pije, to i tak dalej. Trzecią grupą to jest takie dziecko, które można powiedzieć jakby dziecko maskotka. To jest ktoś, kto silny stres maskuje przez śmiech. Ale to nie jest śmiech radosny, tylko to jest taki śmiech jakby klauna, który ma uśmiech na twarzy, ale w środku jest lęk. Czujecie? I to są dzieci, które żartując, jakby rozładowują napięcie. I jest też taka grupa osób, które przyjmują postawę
niewidzialnego dziecka. To są osoby wycofane, schowane gdzieś w kąciku, praktycznie nie biorące udziału w życiu rodziny. I wszystkie te role, one są oparte na takich, można powiedzieć, pułapkach pojęć. Dziecko bohater na przykład jest w pułapce: jak nie będę doskonały, to nie będę kochany. I to jest taka pułapka zbudowana na tym, że mają wdrukowane nie wierzyć rodzicom, dorosłym w ogóle. Jak Państwo pracujecie w szkole albo w jakiejś świetlicy, to te dzieci są widoczne, bo będą Was ciągle sprawdzać. Jak się Pani spóźni 3 minutki, to już jest po... To są dzieci, które nie wierzą dorosłym z natury. Dzieci z takich sytuacji też nie potrafią zamrażać emocje. Kiedy emocje są bardzo bolesne, to dzieci uczą się ich nie przeżywać, zamrażać. To jest druga pułapka. I trzecia pułapka to jest pułapka: nie mów o swoich sprawach publicznie, no bo wstyd, bo temat tabu. I te role też przekładają się na życie dorosłe. I w konsekwencji taka praca profilaktyczna ma też polegać na tym, aby bardzo delikatnie, bardzo z wyczuciem poniekąd uczyć te osoby, żeby nie musiały odgrywać tych ról, żeby mogły zaufać, żeby pozwalały sobie na przeżywanie emocji, no i żeby też miały taką otwartość na tym, aby mówić o sobie i o swoich ważnych sprawach. Czyli mamy, tak podsumowując tą pierwszą część, nie? Koncepcję profilaktyki problemowej, która skupia się na też człowieku i mówi o tym, że etiologia różnych zachowań ryzykownych jest podobna, że nie musimy pracować tylko na przykład z uzależnieniem, tylko z agresją, czy tylko na przykład z zachowaniami autodestrukcyjnymi, bo tak naprawdę przyczyna tych wszystkich zachowań ryzykownych jest podobna, bo są te grupy czynników, nie? Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, czyli jak powiedzieliśmy, relacje oparte na miłości jako czynnik na przykład chroniący najbardziej w rodzinie, a te oparte na lęku jako pewnie odbicie lustrzane, nie? Wspierająca grupa rówieśnicza jako kolejny czynnik chroniący i pewnie destrukcyjna grupa rówieśnicza jako lustrzane odbicie i czynnik ryzyka. Integralna koncepcja Dziewieckiego, która mówi, że człowiek to jest jedność różnych sfer, i zintegrowana Grzelaka, która mówi o tym, że musimy pracować ze wszystkimi środowiskami wychowawczymi, czyli rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza. I nagle pojawia się pandemia, nagle pojawia się wojna. Pojawiają się też badania i raporty, które zaczynają badać kondycję psychiczną dzieci i młodzieży na taką skalę, na którą wcześniej nie przyglądaliśmy się tym zjawiskom. I okazuje się, że nagle wskaźniki depresyjności, zachowań suicydalnych, prób samobójczych coraz bardziej wzrastają. Tylko powiem o jednych badaniach, które teraz prowadziliśmy nawet jako Krakowski Instytut Logoterapii w listopadzie 2023 roku, czyli 4 miesiące temu. Zachęcam, na stronie naszej są do pobrania wszystkie raporty. I to były badania, które Krakowski Instytut Logoterapii już od paru lat razem we współpracy też z Fundacją Archezja czy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzi. I okazało się, że na przykład wśród uczniów szkoły podstawowej, gdzie było przebadanych ponad 4000 uczniów z Małopolski, wśród dziewczynek z klas ósmych objawy depresyjności są na poziomie około 43%, prawda? Czyli prawie co druga uczennica. Jeżeli popatrzymy na szkoły ponadpodstawowe, gdzie przebadanych było ponad 7000 młodzieży, okazuje się, że objawy depresyjności dotykają już w klasach czwartych, piątych szkół ponadpodstawowych, czyli też branżowych i techników, poziomu około 62%, prawda? Czyli to już jest prawie więcej niż co druga uczennica. Tutaj mówimy o grupie dziewcząt. W grupie chłopców są to troszkę mniejsze wskaźniki, gdzieś na poziomie około 30 paru procent.
Co więcej, byli też przebadani nauczyciele, czyli oprócz 4000 uczniów szkoły podstawowej i 7000 szkół ponadpodstawowych, prawie 1700 nauczycieli, i okazało się, że około 20 paru jest wyczerpanych swoją pracą, około 40 paru jest przeciążonych, czyli w normie, czyli w takiej kondycji do pracy jest około 40% nauczycieli. I to są takie wyniki, które pokazują, w jakiej rzeczywistości jesteśmy, nie? Bo tak jak mówię, no to są badania z listopada na bardzo potężnej próbie i wiele gdzieś tam zmiennych czynników było branych pod uwagę, które prowadzone są już od paru lat i nam trochę pokazują, że tak naprawdę ta tendencja jest wzrostowa, nie, w tych różnych grupach wiekowych. I pamiętam badania z 2021 roku, kiedy wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z tymi wynikami i razem z Tomkiem wtedy pojawił się właśnie ten pomysł, nie, że trzeba zrobić coś, żeby tą profilaktykę jakoś zastosować do tej pracy z młodzieżą. Pamiętam, pierwszy pomysł to była profilaktyka bez sensu. Nie? No, tylko, czyli słyszą Państwo, profilaktyka bez sensu. Nie? No bo chodzi o to, żeby jak jest profilaktyka uzależnień i jest bez sensu, to żeby była profilaktyka bez sensu. No ale to brzmi też pejoratywnie i dwuznacznie, nie? Że po prostu coś jest bez sensu. Nie? I ty wtedy, Tomku, zaproponowałeś logoprofilaktykę, nie? Czyli właśnie profilaktykę, która przeciwdziała tej pustce egzystencjalnej. I teraz jakbyś nam powiedział właśnie o twojej koncepcji i tej, której gdzieś tam udało nam się wspólnie tworzyć, bo ona jakby przekracza trochę to, co dotychczas, nie? Bo zaczyna patrzeć na poczucie sensu życia jako najsilniejszy czynnik właśnie chroniący, nie? No tak, ale powiedziałem, że to pani powiedziała, że najsilniejszym czynnikiem chroniącym są silne relacje w rodzinie i mówisz, że poczucie sensu życia, i to się zgadza, dlatego że poczucie sensowności życia bardzo silnie koreluje z relacjami w rodzinie. Także można powiedzieć, że jest bezpośredni wpływ. Dobre relacje w rodzinie wzmacniają poczucie sensu życia, a poczucie sensu życia jest niesamowicie chroniącym czynnikiem. Skąd pomysł na logo profilaktykę? Kiedy przeczytałem ze zrozumieniem Wiktora Frankla, okazało się, że fundamentem jest to, żeby pracować nad takim odruchowym szukaniem sensu życia i w zderzeniu z jakąś trudnością, z jakimś cierpieniem, nie zadawać sobie pytanie, dlaczego ja? Bo tak mamy. Jak nam się przytrafi jakaś trudna sytuacja, to pierwsze zadajemy sobie pytania, dlaczego już mnie to dopadło? Śmieję się, bo przed chwilą miałem spotkanie z radą pedagogiczną i jedna pani powiedziała, dlaczego ja jestem wychowawcą czwartej klasy, najgorszej w całej szkole, dlaczego to ja? Przewrót w logoterapii polega na tym, że zadajemy sobie pytanie, po co? Do czego ja mogę tą sytuację wykorzystać? Jaką przyjąć postawę wobec tego? I teraz zobaczcie Państwo, jak to zmienia sposób patrzenia. Że zaczynam się zastanawiać, że to pozorne nieszczęście, które mnie spotkało, może być wskazówką do tego, jaki jest sens w tej sytuacji. Założenia logo profilaktyki to nie tylko Wiktor Frankl, bo już bardzo dawno temu pracowaliśmy też na myśli wielkiego profilaktyka. Myślę, że w moim rozumieniu mistrza nad mistrzami. To był człowiek, który, wiedząc, że usłyszy go cały świat, powiedział niezwykle profilaktyczne zdanie. Nie dało się znaleźć lepszego profilaktycznego zdania. To zdanie brzmiało: nie lękajcie się. Bo jest to bardzo profilaktyczna strategia, obniżanie poczucia lęku. To jest strategia, którą też wykorzystywaliśmy wcześniej. Na czym polega? Krótko. Jeżeli człowiek przeżywa lęk, widzimy różnicę między strachem a lękiem. Strach jest konkretny przed czymś, a lęk jest taki bliżej stresu, nieokreślony.
ten lęk jest bardzo trudny do wytrzymania i szukamy nieraz w panice jakiegoś sposobu, żeby ten lęk obniżyć. No i kiedy mamy 15-16 lat, patrzymy, co robią dorośli, a oni idą na piwo. Albo zażywają inne chemiczne rzeczy. Co jeszcze obniża poziom stresu? Jak się kogoś zwyzywa, zhejtuje, tak? Schodzi poziom lęku. Pornografia i inne tego typu historie obniżają poziom lęku. Więc jeżeli stosujemy taką strategię, żeby ten poziom lęku był w ogóle niższy, jak to robić? Przez relacje w grupie rówieśniczej, przez dobre relacje, przez rozmowę, to nawet jeżeli ten człowiek sięgnie po jakąś ryzykowną namiastkę szczęścia, to nie spowoduje u niego takiego wrażenia. Więc Karol Wojtyła, Osoba i Czyn, Wiktor Frankl oczywiście, ale też polski filozof, psychiatra, geniusz Kazimierz Dąbrowski. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o Kazimierzu Dąbrowskim. Wybitny psychiatra. I logoprofilaktyka w teorii jest zbudowana na tych trzech wielkich oraz pewnie Krzysztof Wojcieszek, Grzelak. No, generalnie ta teoretyczna warstwa na tym polega. I do wartości, które wskazywaliśmy jako bardzo ważne, czyli to była prawda, miłość i wolność, tak jak doszedł właśnie też sens, czyli poczucie sensu życia. To wskazujemy jako najważniejsze wartości. I jak to teraz przełożyć na pracę, nie? Bo teraz mamy już taką bazę zbudowaną, a wiem, że realizując swoje programy logoprofilaktyczne, pracujecie konkretnie z osobami, które są w grupie ryzyka. Nie? Są to uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, są to też nauczyciele i dorośli, coraz częściej wypaleni i różne grupy, ośrodki szkolno-wychowawcze, które też przyjeżdżają. Zresztą bardzo wspaniały program Archezja, który kiedyś poznałem, którego twórcą też jest Tomek, odbywa się w Ojcowskim Parku Narodowym i to jest też taka niesamowita podróż w czasie, w przestrzeni i w głąb samego siebie, nie? Gdzie uczniowie idą parę kilometrów w detoksie technologicznym w Ojcowskim Parku i dotykają bardzo ważnych zagadnień na temat właśnie tego, kim jestem i jaki jest sens, jaki jest cel mojego życia. I chyba nagle przywiozłeś jakąś pamiątkę, tutaj widzę. To jeszcze dojdziemy do tej pamiątki. I to nie jest kawa. To jakbyś mógł powiedzieć, jak to przełożyć, nie? Jak faktycznie przeciwdziałać tej pustce w takim wymiarze programu, który tworzycie i realizujecie. Tak, bo teoria teorią, a w praktyce wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim korzystając z antropologii Wiktora Frankla, Karola Wojtyły, zadajemy uczniom pytanie, kim jesteś, jak to rozumiesz, jak rozumiesz to pytanie, jakie są twoje mocne strony, a jakie strony trzeba poprawić. To kim jesteś, tak zadane wprost, wydaje się bardzo abstrakcyjne i może się wydawać, że uczniowie klasy 4, 5, 6 nie są w stanie na nie odpowiedzieć. Nie chodzi o odpowiedź. Chodzi o to, aby to pytanie uruchamiało refleksyjność. I to jest cały blok zajęć pod hasłem kim jesteś. Jest historia z tym związana, bo też pracując stosujemy przypowieść, stosujemy metodę imersji w grę, zarówno w grę terenową, grę miejską, ale też w grę planszową. Mamy taką grę, która jest zbudowana, no właśnie podstawą tej gry jest szukanie odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Jak Państwo wiecie, Wiktor Frankl pisał, że człowiek funkcjonuje w trzech wymiarach. Ja to skrócę i nie będę tutaj tego rozwijał, ale pierwszy wymiar to jest taki fizyczno-biologiczny, drugi psychiczny i wymiar trzeci, wymiar noetyczny lub duchowy.
Można to porównać, oczywiście, wybaczcie, uproszczenie do takiego, może ten trójwiersz Mickiewicza. Gdy zedrą z ciebie zwierza, czyli jest w nas ten element zwierzęcy, gdy człeka w tobie zmęczą, niech dojrzą w tobie ducha i niechaj przed nim klęczą. I to są trzy wymiary Frankla. Biologiczno-fizyczny, czyli trochę takie zwierzę. Ja się zawsze śmieję, bo moja żona mówi, że we mnie też jest zwierzę, ale leniwiec. Natomiast jest wymiar typowo ludzki, ten psychiczny i wymiar duchowy. Opowiadamy o tym młodym ludziom z pionkiem do gry. Pionek do gry składa się z pięciu sfer. Z ciała, czyli z tej fizyczności, z umysłu, z relacji, z emocji i z duchowości. I gra polega na tym, że uczniowie sami budują z tych pięciu elementów, które się składają w całość, swój model samego siebie. Czyli Cuder. W skrócie od pierwszych liter to jest Cuder i tą grę można znaleźć na stronie cuder.pl. Zastanawiamy się, czy i jak dbasz o poszczególne sfery. Czy zwracasz uwagę na dietę, na sen, jak dbasz o swoje ciało. Jak rozwijasz swój umysł, który definiujemy jako taką sferę poznawczą. Czy rozumiesz świat? Czy potrafisz odróżnić dobro od zła? Czy jak dbasz o swoją duchowość? Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, że czy chcesz, czy nie, jest taki element antropologiczny, który jest nierozerwalnie związany z tobą? Czy jak traktujesz swoje emocje? Czy są dominujące, czy nie? Czy jesteś w stanie wytrwać w bolesnych, trudnych emocjach dla jakiegoś celu? No i wreszcie, jak budujesz relacje? I to wszystko mamy bardzo dokładnie przemyślane i sprawdzone w praktyce. Uświadomiłem sobie, że gra Cuder funkcjonuje już ponad 20 lat. Że pierwsze próby. I sama dyskusja i rozmowa nad tym pionkiem, jak ja go mam poskładać, która z tych sfer jest zarządzająca rozwojem pozostałych, czy emocje i ciało są jakoś połączone, a może to relacje i duchowość są bardziej połączone, to powoduje, że już ze starszymi uczniami dyskusje trwają nieraz bardzo długo. Prowadzący zadają pytania, nie dają gotowych odpowiedzi. I ma to prowadzić do rozwoju refleksyjności. I to jest pierwszy element logoprofilaktyki. Czyli zastanawiam się, kim jestem w kontekście grupy, rodziny, w kontekście absolutu. To jest pierwszy taki blok. Drugi, kto jest twoim przewodnikiem w życiu? Czy masz świadomość, jak wybierasz swoich mistrzów, jak wybierasz swoich przewodników? Bo nawet najlepszy rozwój, nawet najlepsza samorealizacja łączy się z pewnym ryzykiem. Ryzykiem, że pobłądzę i nie będzie koło mnie kogoś, kto mi powie, tu poszedłeś nie tak jak trzeba. W dawnych czasach, kiedy ja byłem jeszcze dzieckiem, każdy miał swojego spowiednika i szło się do spowiednika i on mówił, oj bracie, no tutaj to ci za bardzo zboczyłeś. Ksiądz profesor Tischner pisał, że każdy potrzebuje sprawdzić, czy dobre ma myślenie. Musi pójść do Sokratesa i Sokrates go naprostuje, bo jak za bardzo, no jest taka potrzeba. Więc tu rozważamy, jak poznać prawdziwego mistrza, jak rozpoznać, jak odróżnić autorytet prawdziwy od autorytetu kreowanego, na przykład na potrzeby mediów czy reklam. To jest cały cykl zajęć, one się łączą też z tym pierwszym blokiem, bo to nie jest tak, że kończymy mówić, kim jesteś i zaczynamy, to się wszystko przenika. I dopiero trzeci blok to jest, jak odkrywać sens życia. Jakimi technikami, za pomocą jakich narzędzi
jak rozumieć ten sens, to dopiero trochę w starszych klasach, ale potrzebujemy, aby dziecko miało już doświadczenie zastanawiania się, kim ja jestem. Czy jestem tylko inteligentnym zwierzęciem, a może coś więcej, a może jestem noetyką, może jestem duchem, który posiada psychofizykę. Te pytania, które pojawiają się na pewnym momencie, zostawiamy bez konkretnych odpowiedzi, no bo z całym szacunkiem, nie wiem po prostu, ale te zajęcia staramy się robić tak, aby pewne ćwiczenia obejmowały wszystkie trzy bloki i wszystkie trzy wymiary człowieka. Dam przykład. Pudełko wdzięczności. To jest pomysł pani doktor Karoliny Kmiecik. Moim zdaniem genialne ćwiczenie. Zachęcam Państwa do zrobienia sobie pudełeczka wdzięczności. Własnoręcznie konstruujemy pudełko. Może być z kartonu, może być z drewna, może być z dowolnego elementu, byle było własnoręcznie zrobione i własnoręcznie ozdobione, żeby ono było Twoje. W pudełeczku ma się zmieścić stos karteczek, może być notes. Oczywiście pudełko robimy do odpowiedniego notesu i długopis. I całe ćwiczenie polega na tym, aby codziennie ćwiczymy systematyczność, na jednej z karteczek zapisać, za co jestem wdzięczny dzisiejszego dnia. Zrobić notatkę z tego, co w ciągu dnia się wydarzyło, z taką uważnością na to, że jestem komuś, może Panu Bogu, może komuś konkretnie, wdzięczny za coś, co się stało dzisiejszego dnia. To ma bardzo głęboki sens, bo łączy w sobie wartości twórcze, czyli to, jak zrobisz coś własnymi rękami, patrzysz i masz z tego satysfakcję. To jest początek do szukania sensu. Odkrywamy wartości twórcze. Na pewno macie Państwo takie doświadczenia. Tak? W mojej młodości był pan Adam Słodowy, który mówił: zrób to sam. I to były proste rzeczy, a dawały niesamowitą radość, bo ktoś zbudował model, ktoś... Fantastyczne rzeczy. Dodatkowo dochodzi ten element budowania relacji. W tym wypadku relacji z drugim człowiekiem, z samym sobą, sam z sobą. No właśnie, jak to powiedzieć. I też z absolutem. Różnie jest z osobami niewierzącymi, ale wierzcie mi Państwo, że pracując bardzo długo, nie spotkałem nikogo, kto by nie czuł, że ma anioła stróża. I nawet są ludzie, którzy mówią: no ja tam nie wiem, jak z Panem Bogiem mi nie po drodze. Ale pytam go: miałeś taką sytuację, kiedy ktoś cię w ostatniej chwili przed czymś uratował? Mówi: tak, tak, miałem. I opowiada. Więc nawet jestem wdzięczny temu mojemu aniołowi stróżowi, który mnie często wyratował z różnej sytuacji. I warto to zapisać. To jest też taka czynność, że wtedy myśl zostaje konkretnie zatrzymana, zapisana. I zobaczcie, następuje rozwój tej sfery fizycznej, tej sfery psychicznej, a do noetyki odnosimy się poprzez wdzięczność. Trenujemy wdzięczność. Szukamy takich ćwiczeń. Pracujemy symbolami. Czy Państwo wiecie, jaki mamy organ do odkrywania sensu w tym trzecim bloku? Czyli kim jesteś, kto jest Twoim mistrzem i jak odkryć sens życia? Musimy się uczyć korzystać z organu do odkrywania sensu. Pan doktor Roman Solecki wie, bo kiwa głową. Sumienie. Sumienie. Sumienie jest organem do odkrywania sensu. I pokazujemy to sumienie jako kompas. Ta symbolika kompasu pozwala uświadomić sobie, jak to sumienie działa. Tych symboli mamy mnóstwo. Część z nich jest, wykorzystujemy dolinę prądnika do tego, aby wędrować, pokazywać pewne sytuacje, symbole i zastanawiać się, jak to jest, jak to się stało, że
Neandertalczyk wyszedł z jaskini i nagle teraz chodzi z komórką i może to nie on, może no jest wiele dylematów, nie chcę tutaj po prostu przedłużać, ale zachęcam Państwa serdecznie, nawet do, zapraszam do Ojcowa, do Ojcowskiego Parku Narodowego, bo od tego też projektu zaczęła się praca nad grą i rozwijaliśmy ten projekt. Czyli logo profilaktyka, to kim jesteś, kto jest Twoim mistrzem i jak odkryć ten jedyny, indywidualny, zewnętrzny sens Twojego życia. A co w sytuacji młodych ludzi, których spotykacie, nie? Takich pewnie zagubionych, prowadzicie różne programy w szkołach i to jest coś, z czym się spotykamy w gabinetach terapeutycznych, ale pewnie w takiej przestrzeni też codziennej, że ktoś przychodzi, po prostu mówi, no już nie daję rady, nie widzę tego sensu, nie potrafię sobie jakoś poradzić, nie? Czy takie historie też się zdarzają i co wtedy, od czego można zacząć, nie? Jak można gdzieś tą drogę takiego odkrywania tego sensu, czy właśnie nawet wzmacniania, bo dzisiaj też mówimy troszkę bardziej o tym wymiarze profilaktycznym, czyli jak przeciwdziałać, żebyśmy w ogóle w tą pustkę też nie popadli, nie? Tu już mamy jedną wskazówkę, że faktycznie często gdzieś ten poziom psychofizyki jest, nie? I takim, można powiedzieć, nawet w różnego rodzaju zaburzeniach, czymś, na czym się przede wszystkim koncentrujemy. Jesteśmy po zjeździe też szkoły logoterapii, gdzie podejmowaliśmy temat teorii i terapii neuroz, nerwic u Wiktora Frankla, gdzie faktycznie to koło neurotyczne i to, w jaki sposób na przykład lęk antycypacyjny się w nas buduje, czy różnego rodzaju właśnie fobie, często wynika z tego, że sami to jakby inicjujemy i czasami przez, wiadomo, pewną słabość naszej somatyki i pewien czynnik, który jest psychiczny, czyli psychosomatyka gra tutaj bardzo ważną rolę, ale pozbawiamy siebie właśnie tego, co najważniejsze, nie? Czyli tego, że my możemy tą psychosomatykę przekraczać, że my nie musimy za tym lękiem iść, nie? Czy nawet za tymi sygnałami, które nam daje ciało, iść i popadać właśnie na przykład w to, co ostatecznie sprowadza się na przykład właśnie do lęku, do fobii, do czegoś, co nas wycofuje z życia, izoluje. Tak, to jest bardzo trudne, ale też niekoniecznie, bo popatrzcie Państwo, jeżeli ktoś usilnie usiłuje znaleźć sens, to znaczy co? Siadam i myślę, koncentruję się tak bardzo na sobie, że nie mam szans tego odkryć. Najlepszą metodą jest stara jak świat metoda, my od tego zaczynamy, chodźmy na spacer, wyjdźmy z tej sytuacji. Chodzi o to, aby przestać się nad sobą rozczulać, aby przestać się zastanawiać, czy ja na pewno ten sens odkryję, a co mi się dzieje. Autodystans, autentycznie autodystans. Najprostszą metodą jest spacer. Spacer ma, nawet można by powiedzieć, takie troszkę transowe cechy. Jak ja to rozumiem? Mam przyjaciela, który jest narkomanem, on jest trzeźwym narkomanem, ale wychodził z narkotyków przez grę na bębnach. I on, to był jego pomysł, mówił dzieciom, popatrzcie, wyobraźcie sobie, że macie taką rurkę między jednym uchem a drugim. I tam jest taka mała kuleczka, taka gąbkowa kuleczka. I jak idziesz na spacer, to ta kuleczka tak miło robić tak puch, 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 puch. Idź i słuchaj tej kuleczki. Pojawiają się spokojne myśli, przestajemy zastanawiać się nad tym, czy my ten sens znajdujemy, czy nie. Widzimy otaczający świat. To jest też taka terapia pięknem, czy profilaktyka pięknem. I odchodzimy od tego rozczulania się nad sobą, a po prostu działaj. To są bardzo stare i proste metody, tak jak też moja znajoma, której zmarła mama, tak dość niespodziewanie, przyjechała do mnie i mówi, słuchaj, nie masz jakiegoś drzewa do porąbania? Mówi, bardzo cię proszę. I ona cały dzień łupała drzewo, tak?
Popatrzcie, to jest właśnie to. Nie, nie siedziała, nie płakała, nie rozstrzelała się nad sobą, tylko poszła w działanie. Oczywiście potem to przeżyła. Więc staramy się spowodować, żeby młodzi ludzie zajęli się działaniem, choćby zacząć od spaceru, choćby od wyprawy do jaskini, żeby popatrzeć na otaczający świat i powoli dochodzimy. Chcę jeszcze powiedzieć, że jestem zafascynowany myślą profesora Dąbrowskiego, który napisał taką teorię dezintegracji pozytywnej. Samo sformułowanie dezintegracja pozytywna jest taka troszkę jakby zaprzeczająca, prawda? Bo dezintegracja kojarzy nam się z czymś niedobrym. Okazuje się, według tej teorii, która mi bardzo wiele wyjaśnia z zachowania młodych ludzi, że każdy z nas przeżywa takie momenty, przeżywał, kiedy wszystko mu się rozsypuje. Nie chcę tutaj prowokować, ale gdybym zadał takie pytanie, czy kto z Państwa chociaż raz w życiu miał taki moment, kiedy się mocno zastanawiał, czy z nim jest wszystko psychicznie w porządku? Podniesiecie rękę? Teraz wszyscy. Kochani, pan profesor Dąbrowski powiedział, że to jest objaw zdrowia psychicznego. Że chorobowe jest trzymanie się sztywno tego, że ja muszę stanąć na wysokości zadania, że ja muszę być zintegrowany, bo muszę. To nie jest prawda o człowieku. On mówi tak. Aby nastąpił rozwój, musi nastąpić pozytywna dezintegracja. Bo jeżeli ja buduję swoją wizję siebie, dochodzę do pewnych wniosków, no i powiedzmy, że jestem w tym zintegrowany, to dopóki tego nie jakoś rozbiję, no to nie posuwam się o krok do przodu. I zwróćcie uwagę, że ludzie najbardziej twórczy, artyści, mają największe problemy z tym właśnie, z tym zintegrowaniem, bo oni od jednej pozytywnej dezintegracji do kolejnej pozytywnej dezintegracji i oni się rozwijają w ten sposób. I bardzo mnie to odciążyło, bo skoro to jest norma, to trzeba się z tym pogodzić i trzeba też umieć odróżnić te typowe epizody dezintegracji od takich, które wymagają pomocy. Bo są też takie, które nam bardzo trudno przejść i wtedy już kierujemy do specjalistów. I myślę, że w tych badaniach należałoby też spróbować jakoś zobaczyć, czy te dzieci, które są właśnie w takim epizodzie tej dezintegracji, nie piszą w ankiecie, że mają objawy depresyjne, bo to będzie bardzo podobne. Czyli, że być może jest to naturalny sposób rozwoju człowieka poprzez pozytywną dezintegrację. Jak mówisz o tym, to mi parę rzeczy się uruchamia, nie? Czyli z jednej strony właśnie to, co Viktor Frankl mówił o tak zwanej hiperintencji. Czyli hiperintencja polega na tym, że my za bardzo skupiamy się na przykład na tym, że musimy wykonać perfekcyjnie jakieś zadanie, albo hiperrefleksja, nie? Która polega też na tym, on opisywał te mechanizmy jako mechanizmy nerwicowe, czyli takie właśnie przesadne koncentrowanie się właśnie na tym, co ze mną, nie? Jakie objawy, a w ogóle nie widać wtedy tego, co mnie przekracza, co przekracza moje ego. Nie? Czyli to ego jest wtedy tak mocno sfokusowane na sobie, że może właśnie poprzez to podtrzymywać nawet objawy chorobowe. Nie? I tutaj Frank mówi na przykład o metodzie derefleksji. Nie? I ta metoda derefleksji właśnie trochę jest czymś, co odciąga od hiperintencji i hiperrefleksji w taki sposób, że zaczynamy przekierowywać uwagę, tak jak na przykład mówiłeś, nie? Czyli tylko z emocji na działanie albo na przykład tylko z emocji, które są labilne i niestałe, na przykład na świat wartości, nie? Bo świat wartości jest czymś, co jest konstans. Czyli jeżeli na przykład nie doświadczam miłości w moim życiu i czuję się nieszczęśliwie zakochany i przeżywam rozpacz i totalną frustrację,
to nie znaczy, że miłość jako wartość, którą wyznaję w moim życiu, straciła, nie? Bo kiedy ją sprowadzę do poziomu emocji, no to wtedy moje życie nie ma sensu, no bo nieszczęśliwa miłość, odrzucenie powoduje, że ja już nie wierzę, że cokolwiek dobrego mnie spotka. I tu jest też bardzo ciekawy element, który myślę, że i w profilaktyce, bo też przecież na zajęciach rozróżniacie, nie? Między tym, czym jest miłość, a czym jest zakochanie. I tak samo w terapii, nie? Że czasami nawet uporządkowanie pojęć czy obrazu człowieka samo w sobie jest już czynnikiem leczącym. Bo przynajmniej ja bardzo często się spotykam i to nie tylko w takim doświadczeniu prowadzenia programów profilaktycznych kiedyś, ale teraz w takim terapeutycznym, że czasami ktoś, kto przychodzi, definiuje się przez sferę, która tak naprawdę nie jest sferą na przykład zarządzającą albo integrującą, ale definiuje się na przykład tylko przez świat emocji, nie? I pokazuje to, co jest objawem, nie? Co nie jest przyczyną, tylko jest już pewną konsekwencją tego, co się zadziało w jego na przykład patrzeniu na siebie, nie? Czyli ja nie jestem wartościowy. Ostatnio na przykład pacjentkę, którą też mam na oddziale i którą też prowadzę indywidualnie, w jej na przykład myśleniu i takim przekonaniu jest to, że ja nie zasługuję na to, by być kochaną. Nie? Ja nie mam poczucia wartości. Mnie się nie należy to, by ktoś uważał mnie za osobę, która ma godność. Co więcej, nie, to są nawet osoby, które czasami mówią, że dziwnie się czują, kiedy ktoś się nimi interesuje w sensie takim pozytywnym, nie? Że o, fajnie coś zrobiłeś, masz fajne zasoby, fajne cechy. Dla nich to jest sytuacja wysokiego lęku, dlatego że w tym obrazie siebie już tutaj właśnie nie ma takiego przekonania, że jestem czymś więcej niż tylko na przykład mój lęk, moje emocje. I to wymaga też tej dezintegracji właśnie, nie? O której mówisz, czyli rozbicia tak naprawdę takiego czasami fałszywego przekonania na temat siebie i świata, ale też właśnie fałszywego mechanizmu, który mówi mi, moje emocje mówią mi, kim ja jestem, nie? A to jest właśnie coś, co bardzo często, zwłaszcza wśród młodych ludzi i coraz częściej też wśród nas dorosłych, sprawia, że my się zaczynamy przez to definiować. I teraz wrócimy do tych ról, o których mówiłem na początku. W takiej klasycznej profilaktyce, tak jak mówiłem, próbowalibyśmy gdzieś wyciągać te dzieci z tych ról. W logo profilaktyce mówimy, ty nie jesteś tą rolą. Ty jakby, ona cię nie identyfikuje. Ty masz cały czas wolną wolę. Jeżeli przestaniesz ciągle patrzeć do tyłu w tą swoją odgrywaną rolę, a uświadomisz sobie, że w każdej sekundzie swojego życia masz prawo i możliwość podjąć wolną decyzję. Możesz, Roman, co możesz w tej chwili? Siąść, wstać, połowić się, poskakać. Tysiące, miliony różnych rzeczy. Nie determinuje cię to, co się stało. To jest spojrzenie właśnie logoprofilaktyczne. Że mówimy, ty masz cały czas wolną wolę i nie musisz myśleć o sobie tak jak mówiłeś. Poza tym myślę tutaj o czymś takim, że ta profilaktyka pustki egzystencjalnej czy wzmacnianie poczucia sensu wymaga odwagi. Jak sami Państwo słyszycie, przekraczanie samego siebie, odejście od siebie, od rozczulania się wymaga, aby rodzic tego nauczył małe dziecko. Każdy sens odkrywa sam. I tak jak w tej chińskiej przypowieści, pokazującej symbol strzały z łuku jako wychowania, że rodzice naciągają łuk, dziecko jest strzałą, naciągają łuk, nadają pewien kierunek i muszą wypuścić. Bo jak nie wypuszczą, to dziecko po prostu nie poleci. Ale od momentu puszczenia dziecka w świat już nie mają na niego wpływu. Myślę, że wielu rodziców robi krzywdę swoim dzieciom, próbując za nich nie tylko odkryć ich sens, ale również przeżyć życie. I to jest bardzo duże zagrożenie. Ja to widzę też na zajęciach, że dzieci nie mają odwagi spróbować samemu. Wyobraźcie sobie takie warsztaty, a propos zajęć logoprofilaktycznych, warsztaty kowalskie.
Są 7-8-letni chłopcy, dziewczynki też. I genialny kowal, który mówi, kuj żelazo póki gorące. Uczy, pokazuje, jak to zrobić. I jest ta panika w oczach mam. Przecież to jest gorące. No tak, ale ja mu pokazałem, jak to złapać, w jaki sposób. I tłuczę młotkiem ten 8-latek. Naprawdę iskry się sypią. I ojciec jest pełen dumy, a mamy są przerażone. Tak? Przypomina mi się też taka historia z tym taką nadopiekuńczością. To ksiądz Pawlukiewicz opowiadał. Wyścigi 10-latków na Dzień Dziecka. 7-8 zawodników na małych rowerkach, gotowi do startu. Pani wychowawczyni mówi 3, 2, 1, poszli. I jest taka adrenalina, tam po prostu siwy dym z tych rowerków się wydobywa, a pani wychowawczyni krzyczy, chłopcy, powoli! I czasami tak robimy tym naszym dzieciom, że chłopcy powoli, a odkrywanie sensu wiąże się z jakimś ryzykiem, tak? Z jakimś ryzykiem. I to jest chyba też najważniejsze, żeby pozwolić tym młodym ludziom samemu spróbować, samemu odkrywać ten sens. I ostatnia rzecz ode mnie i poproszę cię o wytłumaczenie, co tutaj robi z nami ten rekwizyt i potem oddamy państwu głos. Viktor Frankl powiedział coś, co może być przewrotem, że my nie możemy dążyć do homeostazy i samorealizacji. Nie? My ciągle żyjemy w jakimś napięciu. Jeżeli za wszelką cenę będziemy uciekali nawet od czegoś, co jest dla nas przeżyciem bolesnej emocji, jest jakimś wymiarem cierpienia, trudności, to będziemy całe życie oszukiwali samych siebie, bo nie jesteśmy w stanie siebie do końca samozrealizować. Nie jesteśmy też dojść do takiej homeostazy naszej psychofizyki, która sprawi, że będziemy mieć takie po prostu flow i a czasami tak w niektórych szkołach czy psychologicznych, czy w takich, można powiedzieć, podręcznikach do budowania odporności psychicznej możemy spotkać takie treści. Bo to jest właśnie coś, co ja pamiętam znów ze swojej młodości, kiedy jedna z mam, bojąc się o to, że jej syn, który uczył się na pianistę, a jeździł ryzykownie na rowerze, żeby czasem się nie przewrócił i nie złamał sobie ręki, wynajęła znajomego, aby mu ukradł ten rower po prostu i przez 3 lata trzymał siebie zamknięty w komórce, aby przez ten czas on mógł w szkole muzycznej normalnie funkcjonować, no i dzięki temu ochroniła go przed tym, ale tak naprawdę nie ochroniła, bo on pianistą nie został, zrezygnował z tej szkoły muzycznej i poszedł inną drogą. Ale to jest trochę czasami coś takiego, nie? Że jakby boimy się napięcia, a Frank mówił o psychodynamice, czyli że to jest naturalne, że pojawia się pewna nawet konfrontacja naszej cielesności, naszej emocjonalności i naszej duchowości w nas. I integracja nie polega na tym, że my wypłaszczymy to wszystko i nagle będzie taka totalna harmonia i będziemy po prostu chronieni przed każdym wyzwalaczem i bodźcem z zewnątrz. Wręcz na odwrót, nie? Że zdrowie psychiczne polega na tym, że my uznajemy to, że jesteśmy psychodynamiczni i że czasami nawet ten wymiar duchowy jest w opozycji do naszej psychiki, naszej emocjonalności i że my ciągle jesteśmy w jakimś, można powiedzieć, napięciu, bo tak jest w życiu. Nie? Że my się codziennie spotykamy z jakimiś bodźcami, które sprawiają, że funkcjonujemy na jakimś takim poziomie właśnie pewnego napięcia, zaangażowania. I w naszym ciele to czujemy, i w naszych emocjach, i w naszej duchowości. To są te kryzysy, które przeżywamy, te dylematy, które mamy. I sztuczne byłoby to, gdybyśmy szukali w tym wszystkim tylko homeostazy i samorealizacji. Nie? Natomiast bardziej bliższe prawdy jest to, kiedy uczymy się funkcjonować w tej nowej psychodynamice i co więcej, nie szukamy tylko samorealizacji, ale właśnie tego, co jest ponad. Nie? Czyli na przykład właśnie to są wartości, które nas zapraszają do realizacji, to są właśnie zadania, które nas przekraczają, to są relacje, które czasami, w które wchodzimy pomimo lęku, który przeżywamy i to jest coś, co jest bliższe jakby naszemu zdrowiu psychicznemu. Tomku, zdradź tą tajemnicę. Tak, tak, przyniosłem kamień. Te napięcia jeszcze tak kończąc, przyniosłem kamień, żeby też pokazać jeden z elementów pracy, ale to jest akurat prawda o tym kamieniu. Szanowni Państwo, to co mówiłem o obniżaniu poziomu napięcia,
to nie chodziło o homeostazę, ale wyobraźcie sobie, jak dużo może zrobić chociażby wyjaśnienie młodemu człowiekowi tej dezintegracji pozytywnej. Jak on nie wie, co się z nim dzieje, nie rozumie, jest pełen lęku i napięcia i nagle ktoś mu mówi na zajęciach, to jest normalne, ja też tak miałem. To się zdarza i to mija. I teraz, jeżeli nie czujesz sensu, to sensem jest poczekać, aż będziesz na to gotowy. I to powoduje obniżenie poziomu lęku. I ten człowiek już zupełnie inaczej patrzy na to, co się z nim dzieje. Po prostu to rozumie. Mało tego, podnieśliście prawie wszyscy Państwo ręce, więc jest to powszechne i każdy poczuje pewną ulgę, jak się dowie, że nie tylko on tak ma. Kamień został znaleziony w Ojcowskim Parku Narodowym i jest symbolem takiej pracy logoprofilaktycznej. Wyobraźcie sobie Państwo, ten kamień leżał setki tysięcy lat i myślał o sobie, że jest najbrzydszym, nic nie wartym, najmniejszym kamieniem w całej Dolinie Prądnika. Tam są przepiękne wapienie, amonity, białe, duże kamienie, a ten był brudny, ciemny. Tam też, wiecie Państwo, przelatują ptaki. Wiecie, co robią ptaki z kamieniami? Tam przechodzą psy. I kamień leżał, będąc przekonany, że nikt go nie lubi, nikt nigdy nie powiedział do niego dobrego słowa. I pewnie ten biedny, brudny kamień tak by skończył swoje kamienne życie, gdyby nie to, że w 2011 roku przyszedł w to miejsce mistrz, prawdziwy autorytet od kamieni, geolog, miał na imię Krzysztof. Krzysztof już nie żyje, ale podniósł ten brudny kamień, wytarł go o czystą koszulę i powiedział, jesteś najwspanialszym kamieniem, jaki w tej dolinie znalazłem. Kamień nie uwierzył. Myślał, że kpi sobie z niego Krzysztof, ale Krzysztof miał maszynę do cięcia kamieni, wiecie? I on ten kamień przeciął i dopiero wtedy kamień uwierzył, że w środku ma kryształ i zaczątki agatu. I tak jest, szanowni Państwo, z każdym człowiekiem. Z każdym człowiekiem. Każdy z nas, każde dziecko, każdy dorosły, każdy starszy ma w sobie piękno i prawdę. Ma w sobie pragnienie dobra, pragnienie prawdy. Ale bywa, że jak ten kamień nie wie o tym i leży myśląc, że nikt go nie kocha i że jest nic nie warty. Dlatego dorośli, odpowiedzialni powinni być takimi mistrzami. Viktor Frank powiedział, jeśli patrzysz na człowieka i widzisz go takim, jakim jest, to wyrządzasz mu krzywdę. Jeśli potrafisz dostrzec w nim jego talent, jego możliwości i widzisz i patrzysz na niego w ten sposób, to wtedy przez samo to jakby podnosisz go, pokazujesz mu, że on ma ten talent i ten dar. I to jest właściwie całość logo profilaktyki. Żeby tak pokazać, tak rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, żeby oni uwierzyli, że mają w środku coś dużo bardziej cennego niż kryształ górski. To jest bardzo trudne i łatwe zarazem. Bo trzeba uważać, dlaczego trudne? Żebyśmy nie nadawali tej naszej wizji. To jak w tym anegdocie, wiecie Państwo. Babcia ma taki wózek i są bliźniaki w wózku. Malutkie takie, tuż po urodzeniu, może mają pół roku. Jej sąsiadka mówi, o, ale masz wspaniałe wnuki. Jak mają na imię? Prawnik Jurek, a lekarz Kaziu. Więc to nie o takie spojrzenie chodzi, tylko takie, żeby ten talent był odkryty naprawdę, jaki jest. Wielkie dzięki, Tomku. Możemy puścić kamień, tak? Tylko prosimy, żeby wrócił. Brawa, wielkie brawa dla ciebie. I
i czas teraz dla Państwa. Jeżeli są jakieś pytania ze strony publiczności dla naszego gościa, to śmiało. Że mogłam wysłuchać się naprawdę no, takich bardzo też praktycznych porad, chyba nie tylko dla młodzieży. Wydaje mi się, że to są kwestie uniwersalne. Natomiast czy Pan by się zgodził, bo może nie tyle, że mi zabrakło, ale może chciałabym postawić takie dopełniające trochę tutaj tezy odnośnie takiego czwartego słówka klucz, które jest i u Wojtyły, i u Frankla bardzo mocno obecne. Ono troszkę tu może mniej, może nie starczyło czasu, może mniej wybrzmiało słówko odpowiedzialność. Ja wiem, że to jest słówko, które bardzo młodych ludzi może stresować, może to być jakieś brzemię, może to być jakieś takie kajdany, tak? Bo co to znaczy być odpowiedzialnym. Natomiast Frank mówi też takie bardzo trudne zdanie w Człowieku poszukiwaniu sensu, ale wydaje mi się, że to jest zdanie niezwykle głębokie. To jest zdanie, które mówi nie o to chodzi, żebyś... Zaraz, chcę to sparafrazować dobrze. Nie chodzi o to, żebyś... czego ty oczekujesz od życia, tylko czego życie oczekuje od ciebie, prawda? To jest mniej więcej to. I to jest niezwykle trudne, dlatego że co to znaczy, że czegoś życie ode mnie oczekuje? I tutaj jest chyba kwestia właśnie brania losu w swoje ręce. No i teraz to jest też temat rzeka, ale wydaje mi się, że jakby przy tej takiej metodologii, gdzie Pan przyjął, prawda, to zadawanie pytań i tak dalej, no to jednak chyba może warto byłoby też nie tyle podsuwać odpowiedzi, tylko po prostu mówić, że jednak należy dać tą odpowiedź. Bo w słówku odpowiedzialność już się to słowo odpowiedź znajduje, prawda? A u Franka chyba jest to niezwykle taki ważki temat, próbować jednak szukać tych odpowiedzi, nawet jak błądzimy. No bo jeżeli rzeczywiście rodzic napina tą strzałę i wypuszcza to dziecko, to przecież ono będzie różnych odpowiedzi potem samo szukało. To nie jest tak, że jakby i też nie bez znaczenia jest to, jakich odpowiedzi ono będzie szukać i gdzie będzie szukać potem samo tych odpowiedzi. I myślę, że tutaj no po prostu chodzi o etyczny wymiar naszego życia, że to nie, że nie da się tego oddzielić. I być może, nie wiem, czy to jest mądre, ale może to też w tej logoprofilaktyce warto by byłoby gdzieś może właśnie w delikatny sposób podsuwać młodym ludziom, ale też nie tylko młodym, bo jednak to owo wzięcie losu w swoje ręce, proszę zauważyć, no może być tak, że dla kogoś będzie to może nie tyle za późno, ale już bardzo późno, że on dopiero teraz bierze los w swoje ręce. A gdyby może właśnie profilaktycznie gdzieś zadziałać wcześniej, no to gdzieś to przeżywanie życia byłoby może takie troszkę wyprzedzające te katastrofalne jakieś upadki. Mówię oczywiście o upadkach moralnych, bo to, że będziemy mieć kryzysy, to, że będziemy mieć lęki różne, to, że będziemy nie będziemy w tej homeostazie, wiadomo, tak, życie nas rzeczywiście jeszcze nieraz zaskoczy, ale teraz chodzi o to, żeby w tym, to, że nas zaskoczy, jakby nie koncentrować się na tym, co będzie, tylko co ja mogę dzisiaj zrobić. Tak. Czyli dawanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, a nie w jakiejś nieokreślonej przyszłości, bo może ona nie nadejdzie. Bo może jutro dla mnie nie nadejdzie, prawda? I też ostatnie już zdanie. Bo właśnie tutaj też padł Wojtyła, który jest mi bardzo bliski. No on jednak mówi o tym, że w zasadzie wolność bez odpowiedzialności nie istnieje. Wolność bez odpowiedzialności to jest samowola. Czyli jeśli drugą stroną wolności jest odpowiedzialność, to też można to odwrócić, to znaczy dlatego jestem odpowiedzialna, bo jestem wolna. No gdybym nie korzystała ze swojej wolności, no to pociąganie mnie do odpowiedzialności, czy nawet kwestia mojej wewnętrznej odpowiedzialności byłaby w zasadzie bez sensu. Znaczy, no, po prostu nie da się uciec od wolności, więc ten akcent to jest bardzo mądre tutaj, co wybrzmiało, że trzeba mówić o tej wolności, że jesteś cały czas wolny i tak dalej, ale zrazu jesteś odpowiedzialny.
właśnie dlatego, że jesteś wolny. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. No ale to chciałabym, żeby może się pan krótko do tego odniósł. Przepraszam za długą wypowiedź. Ja bardzo dziękuję. Oczywiście w tej rozmowie nie było szansy, abyśmy o wszystkich aspektach mówili. Mówiłem o tym, że mówimy symbolicznie. Mówiąc o wolności i odpowiedzialności, robimy to z lejkiem w dłoni. Wiecie państwo, jak wygląda lejek do... No taki lejek. To jest nasza teoria lejka. Pokazujemy tą zależność pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. I to jest też takie symboliczne, że jeżeli korzystasz z wolności w sposób dobry, czyli ten lejek jest odwrócony tym cienkim dzióbkiem na dół, czyli wraz z wypełnianiem swoich obowiązków, czyli wraz z nauką odpowiedzialności uzyskujesz coraz większą wolność, to masz ogromną, kiedy już masz tą pełną wolność, no to jesteś zdrowy, masz przyjaciół, lejek jest otwarty. Ale jeżeli zrobisz, bracie, w drugą stronę, czyli zachłyśniesz się samowolą, nie pamiętając o wolności, to paradoksalnie twoja wolność się będzie zwężała. Robimy to również na przykładzie nasionka. W naszych zajęciach w Ojcowskim Parku pokazujemy nasionko jako nasionko wolnej woli, wolności. O nasionko trzeba dbać. Trzeba się uczyć, jak korzystać mądrze z wolności, podlewać, dbać. Wtedy z nasionka rośnie wolność. I to jest nasza odpowiedzialność za naszą wolność, podlewając nasionko. Natomiast kiedy nie dbamy, to nasza wolność może zamienić się w zniewolenie, na przykład uzależnienie. Także bierzemy ten aspekt pod uwagę i szukamy takiej symboliki. No po prostu nie było okazji, aby o tym powiedzieć. No nie przyszło mi do głowy. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam tylko jedną już bardzo praktyczną tutaj, zwłaszcza młodemu pokoleniu, polecić, bo było Budoko z wdzięcznością. A jest taka aplikacja, którą wymyślił ojciec Kwiatek, Dobroteka. Więc jak ktoś jeszcze tego nie zna, to zachęca, genialne. 50 dni zrobić sobie taki właśnie codzienny papier wdzięczności, rewelacja. Naprawdę człowiek potem uczy się w zasadzie tego robić codziennie, więc bardzo intuicyjna aplikacja, a wy działacie na aplikacjach, więc do dzieła. Ja tylko powiem, że Frank też mówił, nie, że mamy statuę wolności i brakuje statuły odpowiedzialności na drugim wybrzeżu. Tak, bardziej myślałam, żeby się odnieść właśnie do pewnej wypowiedzi, bo nie wiem, jeżeli się zrozumiałam, to poproszę, żeby mnie pani poprawiła, bo trochę jakby wyczułam taką niepewność co do właśnie tego wypuszczenia tych dzieci. I ja jestem zwolenniczką, w sensie zwolenniczką, no nie? No jestem, że tak powiem, osobą młodą, więc, że tak powiem, no nie mam doświadczenia. Ale mam jednak doświadczenie od tej drugiej strony, od strony tego dziecka, póki co rodziców. I muszę powiedzieć, że przede wszystkim stawiałabym, żeby postawić dobre korzenie, żeby to dziecko mogło samo szukać odpowiedzi, ale w dobrych miejscach, przez to, że ma te dobre korzenie. Bo jeżeli rodzic próbuje go tam, daje te odpowiedzi i to jest zbyt łatwe, nie da mu tych korzeni, gdzie, w którą stronę ma konkretnie iść, to ono będzie zawsze zagubione. A jeżeli będzie miało mocne korzenie, to nawet jeżeli nie będzie miał odpowiedzi, to będzie wiedział, w którą stronę iść. I nawet jeżeli długo mu to zajmie, to jak w końcu do tego dojdzie, to i to będzie dla niego dużą nagrodą, satysfakcją, ale też na pewno z nim pozostanie. No i poza tym też będzie wiedziało, jak działać dalej i będzie to dla niego kolejną motywacją, żeby iść w tą stronę, żeby się rozwijać, że jest w stanie bez nikogo i tak dojść do tego, czego potrzebuje. No i myślę, że nawet no, jesteśmy tylko ludźmi, więc nam brakuje często
bardzo często sił. Także ja bym do tego jeszcze dołożyła po prostu wiarę i naprawdę można zdziałać cuda. Dziękuję. Jeśli to było rzeczywiście troszkę potem, dosłownie króciusieńko, bardzo dziękuję za to, że można tak w różny sposób zrozumieć wypowiedź. Ja jestem zwolenniczką absolutnie wypuszczania i to jeszcze takiego, jak orlica robi. Ona po prostu się nie zastanawia. Ona wyrzuca i masz lecieć, znaczy masz się nauczyć latać. To jest oczywiście drastyczny przykład, może ekstremalny, ale ja uważam, że przecież ten ptak musi znaleźć sobie gdzieś porlotu, próbować machać tymi skrzydełkami i tak dalej. Krótko mówiąc, tak, ale ona go wyposaża, bo ona też wie, kiedy może go wypuścić. To nie jest tak, że ona chce go zabić. Więc myślę, że to, że tutaj troszkę opacznie może to by brzmiało, ale przyjmuję to z pokorą, bo widzę, że też różnie można odebrać. Więc tutaj pełna zgoda, podpisuje się dwoma rękami, im trwalsza jest baza, im lepszy jest ten fundament, no to myślę, że nawet jeśli się rzeczywiście pooramy trochę w życiu potem, jako już ci samodzielni, to jednak może jest większa szansa, że będziemy wracać do fundamentu. Myślę, że to też Franklowi o to chodziło, nie? To może jeszcze tylko jedno zdanie, bo ja myślę, że musimy pamiętać, że tak jak Frank, czy jak Wojtyła właśnie, zakłada cały czas tą wolną wolę. Cały czas wolną wolę. I to jest ogromna radość z odkrywania wolnej woli swojego sensu. Ale my, to chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie jesteśmy zdeterminowani. I rodzice nie są programatorami dziecka, tylko raczej właśnie dają pewien przykład. Spróbujmy powiedzieć tak. Czego dziecko potrzebuje od rodziców? Czterech elementów. Miłości, jasno określonych zasad, konsekwencji i doświadczenia sukcesu. Żeby dziecko nie tyle usłyszało oczywiście, ale żeby dziecko doświadczyło sukcesu w życiu. Często mówię, po co są obowiązki domowe? No po to, żeby dać dziecku okazję do nagrody. Umawiamy się, że moje dziecko będzie wyprowadzało psa, więc rozsądny rodzic patrzy wtedy, kiedy dziecko faktycznie samo, bez przynaglania wyprowadza psa i mówi, super, jestem z ciebie dumny. Popatrz, 4 dni pod rząd wykonałeś to, co... Wykonałeś swoją, jesteś odpowiedzialny. W związku z tym rozszerzam ci zakres wolności. Możesz wracać pół godziny później wieczorem. I to jest nauka korzystania z wolności, pokazując odpowiedzialność. Czyli jakby poprzez pokazanie odpowiedzialności nabywam więcej wolności. I uczę się, że jest ta zależność. Nie? Ale tak. Jeszcze dodam, że... Odroczona gratyfikacja, nie? To jest to, czego też często nie ma. W dzisiejszym świecie nie tylko wśród młodych osób, ale też wśród dorosłych często chcemy coś natychmiast, no bo tak jesteśmy uczeni, prawda? Że im gorsze łącze internetowe, tym gorsza kawiarnia, czy smartfon, czy inny telefon. Tym zaczynamy trochę mierzyć. Szybkością dostępu do aplikacji, do przepływu danych. Jeżeli już coś jest na łączach nie tak, to znaczy, że coś jest słabe po prostu. Czy jakość filmu, czy po prostu jakość rozmowy. Boimy się troszkę tego, że ta gratyfikacja może być odroczona. Nie? To jest jakby jedna rzecz. Druga, do dzisiaj pamiętam słowa pacjentki uzależnionej od narkotyków, 20-paroletniej, która z żalem opowiadała, jak ona nie miała żadnych zasad i norm i nigdy się nie kłóciła ze swoją mamą. A jej tego bardzo, bardzo brakowało, bo ona po prostu nie miała poczucia bezpieczeństwa, nie? Że jej starsze rodzeństwo, których mama mocno czasami kontrolowała, kłóciła się, właśnie zakazywała pewnych rzeczy, wspomina, że to było coś, co dawało jej poczucie, że mama walczyła o nich. Natomiast ona miała masę zajęć pozalekcyjnych, dużo wolności, liberalne wychowanie, beztroskie. I mówi, że to mnie doprowadziło do uzależnienia. W pewnym momencie tak powiedziała. Dlatego, że o mnie mama nie walczyła. Nie? I dla mnie to było zaskoczenie, nie? Że można
po latach jakby tak popatrzeć na to, że ktoś mi, tak jak powiedzieliście Tomku, stawia wymagania, są jakieś też ramy, nie, które dają poczucie bezpieczeństwa, kochać i wymagać, jak też tytuł książki doktora Dziewieckiego, że można w taki sposób, bo tego nam też brakuje, nie? Brakuje nam właśnie poczucia bezpieczeństwa. Pustka pojawia się wtedy też, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, bo nie ma żadnej struktury w nas, no bo jesteśmy na przykład chorzy, mamy zaburzenia nastroju, nie wiem, osobowości i tak dalej. Tu jest totalna właśnie dezintegracja. Jak nie ma na zewnątrz niczego, co nam da poczucie bezpieczeństwa, czyli na przykład tych norm, zasad, wartości, a taka jest teraz trochę nasza kultura, że się odcinamy, mamy coraz więcej do czynienia z depresją anomiczną, która zaczyna dotykać całych społeczeństw, właśnie to trochę z tego wynika, nie? Bo nie ma na czym się zawiesić. To widać w pacjentach, którzy przychodzą, nie? Którzy mówią, że no nie ma nic stałego w moim życiu i poza moim życiem, na czym się mogę oprzeć, bo wszystko jest płynne, wszystko jest relatywne, wszystko jest takie, jak sobie chcesz zdefiniować, to takie będzie. Nie? I tu jest też, nie, trochę myślę, taki, taka ważna rzecz. Ja mam właśnie tutaj, a propos tego puszczenia z łuku, tutaj może ja bym miał trochę inną propozycję a propos tego. Teraz mi się przypomniała właśnie gra, którą Karming, gdzie, i to mi trochę skojarzyło z teorią Wygockiego, dodatkowo teorią tego najbliższego, strefy najbliższego rozwoju, gdzie faktycznie, kiedy puszczamy z łuku, no to faktycznie już tylko puszczamy, rodzic puszcza z łuku dziecko i już nie ma wpływu, a mi się to bardziej skojarzyło z karmingiem, czyli że faktycznie dokładnie tam już te mechełki, które ci zawodnicy na tym lodzie robią, żeby to szło dalej. I jakby ta strefa najbliższego właśnie rozwoju, gdzie rodzice już puścili ten czajnik, tą bojkę, ale nadal mogą pomóc na zasadzie, że trochę uktorować drogę, ale cały czas pozostawiając to dziecko w wolności, prawda? Że to dziecko cały czas leci tym trasą, już nie zmienią tej trasy, oni już puścili, ale mogą na przykład pomóc mu, być cały czas blisko niego i na przykład trochę go zwolnić, trochę mu pomóc, ale być cały czas. I to mi się właśnie skojarzyło z tą teorią Wygockiego do odpowiedzialności, że rodzice też odpowiadają za wolność swoich dzieci, jak do niego podchodzą, prawda? Żeby trafiły właśnie w ten punkt, można powiedzieć, na to właśnie tutaj mi się to skojarzyło. Widzę duży talent profilaktyczny. To porównanie... Proszę wybrać książkę. Tak, bo świetne, świetne porównanie, naprawdę. Masz duży talent do tego, bo w takiej pracy trzeba obrazami. Myślę, że zdecydowanie lepiej. Pewnie kiedy to porównanie było wymyślone, nie znali curlingu. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Chciałam zapytać, ponieważ wspomniałeś o tym, że pracujecie z młodzieżą i że takim dobrym sposobem jest wyjście do lasu, pójście na spacer. I z mojego doświadczenia też to wynika, ja się sportem zajmuję, więc tak, to jest zawsze ta właściwa droga faktycznie. Więc tu mi się to skojarzyło z taką klasyczną kompensacją, na której mam bardzo czerwoną flagę, pod tytułem być pobiegać, masz depresję. I chyba tego nie złapałam też w swojej wypowiedzi. Gdzie jest ta granica kompensacji, takiej nadmiernej kompensacji właśnie tego, że my sobie wychodzimy na spacer i idziemy pobiegać i nie przetwarzamy tych naszych emocji, które są trudne, w stosunku też do nowych trendów właśnie uwalniania emocji z ciała, rozmowy z psychoterapią. Gdzie znaleźć balans, w jaki sposób i jak to też jest właśnie wspierane nawet na waszych spacerach, bo tam rozumiem, że są towarzysze, z którymi też można rozmawiać, nie jest tylko pójście na bieganie. Staramy się nie przekraczać granicy terapii, dlatego że wiemy, każdy potrzebuje innej relacji i o ile znam konkretne dziecko, konkretnego ucznia,
mogę trochę intuicyjnie, trochę posługując się tym, co wiem o nim, zobaczyć ten balans, tą granicę. Natomiast przy takiej pracy w tej profilaktyce uniwersalnej, czyli kierowanej do większej grupy dzieci, bardzo pilnujemy, żeby nie pójść zbyt głęboko, bo to nie jest ten czas i nie jest to miejsce. Nie pracujemy terapeutycznie, staramy się rozwijać, uruchamiać refleksyjność i pokazywać sposoby, takie nawet doraźne sposoby na poradzenie sobie z sytuacją. A spacery pomagają też w wyciszeniu. Mamy kilka problemów. Po pierwsze z koncentracją. W tej chwili, jak Państwo pracujecie z młodzieżą, no to ile dziecko może się skoncentrować, jak myślicie? Ile to? Proszę? 7,5 sekundy mniej więcej, tak. I największym problemem też wychowawców czy profilaktyków jest, w jaki sposób utrzymać tą uwagę. Udaje się to za pomocą gry. Na przykład gry miejskie, które dobrze zrobione, powodują, że tak ci młodzi ludzie wsiąkają w narrację gry, że zapominają, że komórka została i to się udaje. Natomiast spacer jest też takim sposobem na właśnie odłożenie tej komórki, na wyciszenie. I nie myślę, żebyśmy szli w kierunku jakiejś kompensacji. Raczej po prostu nie. Myślę, że szukamy takich sposobów, jak połączyć psychofizykę, jak wykorzystać te pewne sytuacje. Na przykład masz nagły stres przed niechem, egzaminem, masz coś zrobić, czujesz stres. Mówimy, stosuj długi, spokojny wydech. To jest to, co powoduje dość szybko obniżenie poziomu stresu. To są takie, można powiedzieć, proste metody, tak? Jeszcze dodam, bo chyba też chodziło tutaj trochę, żeby nie złapać to, czy faktycznie sam spacer cokolwiek wnosi, nie? I to, że i sobie pobiegać. Chociaż pamiętam jednego znajomego, który się pochwalił, teraz jest już terapeutą, a wtedy jeszcze był studentem. Mówi, wiesz co, kiedyś przyszła do mnie znajoma i powiedziała, że ma myśli samobójcze. Ja jej powiedziałem, że sobie na rowerze pojeździła. I wiesz co pomogło jej, nie? Mówi, powiedziałem najgłupszą rzecz, jaką mogłem w życiu, bo nie wiedziałem, po prostu zamurowało mnie, nie? I wiesz co, i ona potem przyszła i mi podziękowała, bo mówi, że to zrobiła i faktycznie jej to pomogło. Czasami nie wiemy, nie? Bo z jednej strony moglibyśmy się do teorii poliwagalnej i nerwu błędnego odwołać, że tak naprawdę praca na przeponie powoduje, że faktycznie układ przywspółczulny się uruchamia i automatycznie objawy depresyjne się obniżają. Dlatego tak bardzo teraz wiele terapii zwraca uwagę na techniki choćby oddechu kwadratowego, bo one się świetnie sprawdzają w obniżaniu pewnego napięcia. Ale też rozumiem jakby nie pytanie, bo czasami to może być takie, a no to idź sobie posłuchaj muzyki, nie? I tak dalej. W moim odczuciu ważna też jest treść. Nie? To trochę tak jak z medytacją, że wiele osób teraz medytuje, ale często się spotykam, że pacjenci, którzy medytują i mówią, że to im nie przynosi żadnych rezultatów, medytują samych siebie. Nie? Czyli robią skan ciała, wprowadzają techniki oddechowe, rozpoznają napięcie, jakie jest w ciele, ale tam nie ma nic wymiaru noetycznego. Nie? Czyli zaczyna, i tu nie chodzi tylko, że wiadomo, jak ktoś jest wierzący, może znaleźć treść, która będzie też jakąś treścią na przykład religijną, nie wiem, fragment z Pisma Świętego. Ale nawet jeżeli ktoś jest niewierzący albo nie szuka takich treści, zawsze może się skontaktować z jakąś wartością, która jest dla niego ważna. Zawsze to może być jakieś słowo, którego z książki porusza i dotyka, nie? Tak samo myślę z tym spacerem i sportem. Ważna też jest ta treść i uruchomienie w tym też tego wymiaru noetycznego, nie? Czyli ja pamiętam z archezji, nie? To były kapitalne ćwiczenia, bo ten spacer, Tomek może się nie chwali, nie mówi zbyt dużo, ale to nie było tak, że my, jak byłem uczestnikiem, a potem prowadzącym, idziemy po prostu przez Dolinę Prądnika, która sama w sobie jest wspaniała. Ale myśmy się tam dzielili na wędrowców, na uczników, na alchemików. Wędrowcy musieli za pomocą kompasu odkrywać drogę, nie? Ucznicy rozpoznawać, jakie są gatunki ptaków w ojcowskim parku. Alchemicy musieli odkryć tajną wiedzę, jak przekuć żelazo w złoto, prawda? Bo to jest wiedza alchemików, a tak naprawdę jak rozpalić ogień bez używania zapałek, nie? W warunkach takich survivalowych.
Więc ja myślę, że to jest też ważne, nie? Że jeżeli często my pacjentom na przykład na oddziale uzależnień dajemy pewne zadania do wykonania w domu, to jeżeli ja na przykład prowadzę zajęcia z muzykoterapii między innymi, to nie chodzi o to, żebym powiedział, no to posłuchaj sobie czegokolwiek, nie? Albo po prostu załóż słuchawki, i tylko żeby ta treść korespondowała z tą osobą i żeby ona faktycznie coś wprowadziła, nie? Coś zmieniła. I tu bym widział tą, nie, taką różnicę między idź sobie na spacer, a faktycznie jak idziesz na spacer, to spróbuj właśnie wyłączyć telefon i spróbuj się zastanowić, z jaką wartością się dzisiaj spotkałeś w swoim życiu. Nie? Żeby coś zostawić, nie? Żeby to pracowało. Mhm. Tak mi przyszły teraz do głowy słowo intencja. To jest coś, o czym często zapominamy, stosujemy pewne techniki, tak, robimy rzeczy i potem narzekamy, że ale nic mi to nie daje. Tak. No, ale czy skupiłeś się na tym, co pan praktycznie chciał z tego wyciągnąć? Tylko ze szkoły psychoterapii pamiętam, jak zawsze nam superwizorzy mówili, nie? No okej, super zastosowana technika, ale czy zastanowiłeś się po co? Na przykład teraz odzwierciedlasz emocje swojego pacjenta, albo po co teraz na przykład go konfrontujesz, nie? I to było takie, kurczę, no przecież zastosowałem super fajnie technikę, ale czy zadajesz sobie pytanie, po co? Czy w tym momencie ona była, nie? Jakby... Myślę, że to jest bardzo podobnie, nie? Że w profilaktyce możemy mieć masę fajnych metod i świetnych profilaktyków, ale to jest właśnie ta zdolność odróżniania tego momentu, gdzie właśnie to jest to, kiedy zaczynam stosować i wiem po co, nie? Że to ma wzmocnić na przykład albo coś zdezintegrować. Też myślę, że bardzo ciekawym obrazem o tym, co mówisz, praca też Mikołaja Wiprijewa. To jest wyjątkowy aktor, reżyser, teatr poetyckiego ruchu, teatr Nikoli. Obserwowałem go, jak on pracuje z małymi dziećmi. To jest, Mikołaj ma w tej chwili 70 lat. Pracował z 7-latkami, czyli po prostu zupełnie dwa światy. I te dwa światy doskonale się rozumieją. Mikołaj zaczyna pracę od tego, że puszcza muzykę i bardzo długo obserwuje dzieciaki. I on, stosując swoje doświadczenie, potrafi tak dobrać do tych dzieci indywidualnie różne ćwiczenia, że no widać natychmiastowy efekt, widać tą radość, widać to, że te dzieci po prostu rozkwitają. Pytam go, po czym ty poznajesz, które ćwiczenie? Ja mówię, nie umiem ci tego powiedzieć, ja to czuję. Jest, nie wiem, 50 lat pracy, ja mówię, ja to czuję, ja nie umiem ci tego powiedzieć. Wiem, że ta dziewczynka będzie świetna w tym, a ten chłopak będzie świetny w tym. Ja to po prostu wiem. Więc jest jeszcze ten element, który jest nie do wyrażenia, nie jakoś trudno nazwać. Intuicja. Tomku, już powoli kończąc nasze spotkanie, chyba że jeszcze ktoś ma takie pytanie, które już wie, że chciałby zadać. Tak, jeszcze jest jedno pytanie. Mhm. Moje pytanie będzie trochę obrazoburczo-prymitywne. Mianowicie, skąd się bierze taka jakaś psychoduchowa anemizacja społeczeństwa? Co jest u źródła tego? Mnie się wydaje, że generacja, jak to się mówi, na przykład okresu PRL-u, po prostu by się dzisiaj zadziwiła, wyśmiała, albo wzruszyła ramionami i po prostu zastanowiła, co się dzieje, że takie dziadostwo duchowe mamy w społeczeństwie? Przepraszam, mówię, że będzie rozumiał. Nie było. Dziękuję. Nie wiem, ale powiedziałbym dobrobyt. Z całym szacunkiem moja świętej pamięci babcia mówiła, często tak mówiła, od dobrobytu to się przewraca. I mam wrażenie, że właśnie bardzo wysoki poziom życia powoduje, że nie widzimy potrzeby albo wręcz nawet zapatrzeni w nasze możliwości. Jesteśmy po prostu zbyt pyszni, żeby zastanawiać się nad rzeczami ważnymi. Takie mam wrażenie, że to dobrobyt po prostu. Ja bym dodał, że też taki rys narcystyczny trochę, nie, naszych czasów. Coraz więcej mamy właśnie tej koncentracji na
moje, nie? Ego, potrzeby, granice, wartości. Coraz mniej ten reflektor jest przesunięty na to, co jest też wokół mnie. I to też powoduje, że w sytuacjach, kiedy faktycznie trochę się odcinamy od tak zwanych wielkich narracji, nie? Czyli to nie chodzi tylko o religię, ale też o tradycję, właśnie nawet o świat wartości, bo dzisiaj jakbyśmy mieli sprowadzić to nasze spotkanie do takiego uniwersalnego dla wszystkich mianownika, to powiedziałbym, że tak naprawdę my nie mamy kontaktu z naszym światem wartości. I to powoduje, że tak jak badacze kanadyjscy na Uniwersytecie Vancouver, kiedy diagnozowali anomię społeczną, zaobserwowali, że Indianie, którzy byli rdzennie związani ze swoim światem tradycji i wartości, kiedy przyszła cywilizacja i zaczęli tylko te pokazy swoje rytualne robić za pieniądze, żeby pokazywać turystom, jak to dawniej było, i przestali mieć kontakt z tym, co było mocno jakby w ich kulturze osadzone, i dodatkowo kiedy młodzi chłopcy, którzy dawniej musieli przejść przez inicjację i w lesie zbudować topór własnoręcznie, aby później zdobyć pożywienie, nagle dostali gotowe, nowiutkie topory do ręki i cały system edukacyjny się zburzył, przez lata konstruowany. Okazało się, że oni zaczynali cierpieć na tak zwaną właśnie depresję anomiczną, nie? Czyli odcięcie jakby od kultury, tradycji i nierozumianej tylko jako ta, która, nie wiem, czasami może być jakoś narzucona, nie? Bo mamy też taki błąd, zwłaszcza młodzi ludzie, że czasami wartości, tradycja, nie wiem, religia jest jakoś narzucana przez starsze społeczeństwa, tylko że czasami nie ma alternatywy, nie? Że z drugiej strony jest pustka, nie? Że jeżeli coś konstatuję i odrzucam, to czasami albo tworzę namiastkę, albo tak naprawdę popadam właśnie w jakąś pustkę, i nie próbuję na przykład zrozumieć, albo nie próbuję się zastanowić, czy faktycznie to, z czego wyrastam jakoś, ma jakiś sens, czy to mi coś daje, nie? Czy faktycznie te wartości, które w moim życiu są ważne, na przykład miłość czy wolność, tak jak dzisiaj mówiliśmy o takich wartościach, czy ja je realizuję? Czy to są tylko właśnie takie slogany, z którymi nie mam kontaktu? Mam kontakt z emocjami, nie mam kontaktu na przykład nie z tymi wartościami. Więc ja bym to dorzucił, bo Frankl bardzo precyzyjnie to zdiagnozował jeszcze przed wojną, kiedy widział rosnący niepokój i to, że za chwilę właśnie będzie druga wojna światowa. Już wtedy to obserwował, nie? Czyli ta tragiczna triada uzależnienia, depresja i zachowania autodestrukcyjne i suicydalne, które już wtedy występowały, on widział, że u źródła jest właśnie frustracja egzystencjalna wynikająca z tego, że wola sensownego życia, którą każdy z nas ma, została zastąpiona wolą przyjemności i wolą posiadania, wolą mocy. Nie? I to właśnie to, co Tomek też powiedział. Nie? Dobrobyt trochę powoduje, że szukamy przyjemności i władzy. Nie? A gdzieś nam umyka to, że chcemy, wszyscy tak naprawdę pragniemy czego? Sensownego życia. Nie? I to gdzieś ja bym widział, nie? Jako takie podłoże właśnie tej anomii społecznej, która prowadzi do depresji nawet całych społeczeństw. Jest taka fantastyczna książka, napisał ją Lewis, Listy starego diabła do młodego. Zachęcam, bo tam pewne tezy stawia Lewis, wkłada w usta starego, doświadczonego diabła, który uczy młodego, jak ludzi wyprowadzać w pole. I on tam mówi też tak, że do pewnego momentu ludzkość wiedziała, że pewne teorie są udowodnione i to, co było udowodnione, według tego żyli. Przyjmowali to w praktyce. W czasach, o których mówię, to były lata 50., 60., Lewis już pisał, że jest tak dużo różnych teorii, które ludziom się kłębią w głowie. Już nie wiedzą, która jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa. Tak dużo informacji, że przestali żyć według jakichś zasad. I tu jest cytat z Frankla, który napisał, popraw mnie jak się pomylę, że nie korzystamy już z instynktu, bo nie jesteśmy zwierzętami. Odrzuciliśmy tradycję, która przez wiele pokoleń mówiła jak żyć, i w tej chwili pojawiła się
pustka, nie wiemy jak żyć, bo odrzuciliśmy jak zwierzęta instynkty, ale też odrzuciliśmy pewną tradycję, odrzuciliśmy zasady, które pozwalały nam, no mówiąc tu po prostu o 10 przykazaniach. Można powiedzieć, że jest to taka instrukcja obsługi człowieka. Tak jak ktoś kupuje pralkę, dostaje instrukcję obsługi, co masz robić, a co masz nie robić. Tak można powiedzieć, jest taka instrukcja obsługi człowieka, która na początku miała 10 punktów, co robić, a czego nie robić, żeby się nie zepsuło, żeby się nie posypało. I być może, że kiedy odeszliśmy też od tych prostych zasad, zbudowaliśmy miliony pewnie już przepisów, załączników, aktów prawnych i jesteśmy pogubieni. Tak myślę. No i idziemy za przyjemnością i za posiadaniem i zatraciliśmy ten sens. Pewnie pytanie, które zostanie bez odpowiedzi, bo to jest bardzo ciekawe i też za nie dziękujemy. Bo już musimy lądować. Właśnie tak się chciałam odnieść do tego roku, że teraz przez te wszystkie lata to jakby przyszło, że ten, że tak powiedziałabym, nowy dekalog to jest po prostu prawo, tylko że ono nie jest jednolite, tylko w każdym kraju jest inne, a poza tym, jeżeli prawo byłoby doskonałe, to żaden prawnik nie umiałby uchylić się gdzieś tutaj od jednej albo drugiej ustawy. Tego nie ma w dekalogu, bo nie da się po prostu uniknąć, czy gdzieś tutaj liczyć, że tam Bóg przymknie oko, bo tak po prostu nie jest, dlatego ono jest doskonałe i ono jest niezmienne. Powiem Państwu tak na zachętę, jeżeli mogę zdradzić, a myślę, że mogę, jeżeli Tomko pozwolisz. Viktor Frankl napisał sztukę teatralną. To jest niezwykła sztuka teatralna, bo to jest dramat, który zaczyna się od sporu trzech filozofów. Kanta, który mówił o imperatywie moralnym, który jest w nas, prawo moralne we mnie i niebo gwiaździste nade mną, prawda? Jest tam Baruch Spinoza i jest Sokrates. I oni w trójkę spotykają się, aby podjąć dyskusję na temat tego, jaka jest kondycja współczesnego świata, współczesnej rzeczywistości. Patrzą, widzą obozy koncentracyjne, widzą wojnę, widzą to, co się dzieje z człowiekiem i postanawiają, że oni zejdą na ziemię i coś z tym będą chcieli zrobić. Tak się zaczyna sztuka Frankla. To jest jego autorska sztuka. Za rok mamy 120. rocznicę urodzin Frankla. Mamy takie marzenie i już zaczęły się pewne pierwsze prace, że być może za rok uda się tą sztukę Państwu zaprezentować i uda nam się w Polsce zobaczyć, jak ona wygląda. Druga taka rzecz, to myślę, że tak już na podsumowanie faktycznie profilaktyka pustki egzystencjalnej myślę, że mogłaby się sprowadzić troszkę do tego, że czasami w doświadczeniu bez sensu można odkryć sens. Nie? Że czasami, tak jak mówił chyba Bergson w swojej też takiej filozofii czasu, że czasami w takim właśnie doświadczeniu też nicości możemy zobaczyć, że coś jest. Nie? Czyli że czasami w doświadczeniu kryzysu możemy zobaczyć, że właśnie jest szansa na rozwój. Czasami w doświadczeniu pustki możemy doświadczyć, że jest sens, który możemy na przykład odkryć. Nie? Albo w doświadczeniu beznadziei możemy właśnie odkryć coś, co tą beznadzieję przekroczy. Więc z tym chcielibyśmy chyba Państwa też zostawić, nie? Żeby się też tego nie bać, jeżeli pojawia się poczucie czasami właśnie bezsensu, beznadziei, rozpaczy, żeby nie iść w stronę taką, że teraz się muszę na tym koncentrować tak bardzo, że nadam temu hiperintencję i to się stanie definicją mojego życia. Ale z drugiej strony, żeby też tego nie lekceważyć oczywiście, ale żeby przyjąć to jako pewne zadanie, tu się odniosę też do słów, które były wcześniej, że świat nas czasami do czegoś zaprasza, życie nas czasami do czegoś zaprasza, sens nas zawsze do czegoś zaprasza. To nie jest tak, że my go sztucznie nadajemy, ale czasami jesteśmy przez różne doświadczenia, które nas w życiu spotykają, do czegoś zaproszeni. To jest rzeczywistość otwarta. Co my z tym zrobimy? Mamy możliwości wyboru i one zawsze są. Nawet postawa wobec cierpienia.
zawsze w nas jest, nie? I z tym chciałbym, żebyśmy jakoś tak zostali, nie? Że ta profilaktyka nie polega tylko na tym, że my się idealnie uzbroimy teraz i będziemy chronieni przed każdym kryzysem. Wręcz na odwrót, że my się nauczymy trochę, że pomimo kryzysów, tak jak był pierwszy, jeden z pierwszych tytułów książek Frankla, że pomimo wszystko możemy powiedzieć życiu tak. Nie? Czyli nawet pomimo doświadczania kryzysu, czy zaburzeń zdrowia psychicznego, czy poczucia bezsensu, możemy to przekroczyć. Ja tak pomyślałem pod wpływem chwili, że zaproszę Państwa na bardzo oryginalne wydarzenie. Trzeba by się było wybrać do Ojcowskiego Parku, do Ojcowa. Jest taka tradycja kowali, takich prawdziwych kowali, że w Wielki Piątek każdy kowal ma oczywiście zamkniętą kuźnię, ale rozpala palenisko tylko po to, aby wykuć 3 gwoździe. Te 3 gwoździe wykute w Wielki Piątek są złożone, no powinny być wbite, ale nie wiem, czy ksiądz Stanisław się zgodzi, żeby w drzwi kościoła, w drzwi kaplicy na wodzie wbić te 3 gwoździe. I uruchamiamy, odnawiamy tą tradycję. Jeżeli Państwo mielibyście taką gotowość, to zapraszamy na stronie archezja.pl. Będzie godzina i miejsce. Wykujemy te 3 gwoździe. No i zobaczymy, czy uda się je wbić w drzwi kościoła. Szanowni Państwo, to jest jeden z przykładów takich warsztatów i serdecznie zapraszam do zaglądania na naszą stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękujemy Tomku. Bardzo serdecznie polecamy archezja.pl, cuder.pl, to są strony i fundacji, strony właśnie Gry Cuder. Przypominamy właśnie, że miejsce, w którym jesteśmy, jest Pola Dialogu Cafe czynne od poniedziałku do soboty. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 20, w sobotę od 10 do 18. Przypominamy też o tym, że można tam nabyć z tyłu pamiątki z Ziemi Świętej. Przypominamy też, że 13 kwietnia w Zabłocie 13 będzie warsztat Sensowny Rozwój Życia. Informacja o nim na naszym fanpage'u i stronie. I już Was zapraszam serdecznie 9 kwietnia. Będzie niezwykle, myślę, też ważne i trudne logo Cafe, bo 9 kwietnia spotkamy się tutaj, aby podjąć temat, jak pracować z rodzicami po stracie dziecka. Dlatego, że nasz Krakowski Instytut Logoterapii uruchamia grupę wsparcia dla rodziców, które straciły dzieci w wyniku samobójstwa. To jest taki pomysł i mamy już też jedną osobę, która sama doświadczyła takiego cierpienia i mamy też psychotraumatologa, który będzie wspólnie z nią, z tą osobą prowadził tą grupę wsparcia. Więc jeżeli kogoś macie w swoim dalszym czy bliższym otoczeniu, kto się zmaga z takim cierpieniem, czyli rodzica, który stracił dziecko w wyniku właśnie samobójstwa dziecka, to warto odesłać, była informacja na naszym fanpage'u, że taka grupa powstaje, tam jest też numer kontaktowy, będzie można w takiej grupie po prostu wsparcia uczestniczyć. A 9 kwietnia chcemy porozmawiać o tym właśnie, jak pracować z rodzicami, którzy stracili dziecko w różnych okolicznościach, czyli nie tylko w wyniku samobójstwa, ale po prostu w wyniku różnych innych wypadków, chorób. Więc też zachęcam, będzie, myślę, to ważny też temat. A w maju w Polsce będzie po raz kolejny wnuk Wiktora Emila Frankla, Aleks Weseli, przyjeżdża do nas na konferencję, która będzie 16 maja, a dzień wcześniej, 15 maja, będziemy mieć z nim logo Cafe, więc też pewnie będziemy o tym informować na naszych kanałach. Zachęcamy, Krakowski Instytut Logoterapii, strona, też fanpage. I bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za odwagę, żeby dzisiaj tutaj przyjść, za obecność, za poświęcony czas i za to, że jesteście poszukiwaczami sensu i przekazujcie też to Wasze poszukiwanie dalej i przez to stajemy się też profilaktykami tej pustki egzystencjalnej w świecie. Wielkie, wielkie dzięki. Ty miałeś coś zagrać dla nas na końcu? Nie, 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 to nie dzisiaj. Nie lubię grać na pianinie, bo się karty ślizgają. Bardzo, bardzo serdecznie, słuchajcie, dziękujemy. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.